Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Pytanie o to, kim dla mnie jest Jezus, jest pytaniem fundamentalnym. Odpowiedź na nie wyznacza azymut życia chrześcijańskiego. Słyszymy w dzisiejszej dobrej nowinie wiele różnych odpowiedzi. Pewnie każdy z nas mógłby podać własną definicję tego, kim dla niego jest Jezus. Ewangelia według świętego Mateusza jest swego rodzaju drogą poszukiwania odpowiedzi na to fundamentalne pytanie. I właśnie tu, pod Cezareą Filipową, w XVI rozdziale następuje przełom. Piotr odkrywa i definiuje, kim naprawdę jest Jezus, że jest Mesjaszem i Synem Boga Żywego. Mesjasz to oczekiwany przez Izraelitów i przez wszystkie inne ludy ziemi przez prawie 4000 lat wysłannik Boga. Król, potomek królewskiego rodu Dawida, który według licznych proroc Starego Testamentu miał przyjść, aby zbawić świat. Czyż nie jest nim Jezus, namaszczony Duchem Świętym? Nie wszyscy byli w stanie to zrozumieć. Wielu widziało w Jezusie niezwykłą postać, mędrca, nauczyciela, filozofa lub duchowego mistrza, ale nie potrafili w nim dostrzec Mesjasza. Czy ja wierzę, że w Jezusie wypełniają się starotestamentalne zapowiedzi mesjańskie? Czy wierzę, że Jezus jest Mesjaszem, czyli Chrystusem? Piotr określa Jezusa jeszcze jednym imieniem – Syn Boga Żywego. Tytuł Boga lub Syna Bożego nosili zarówno egipscy faraonowie, jak i rzymscy cesarze. Piotr, jak i inni apostołowie, wierzyli w jednego prawdziwego Boga – Króla Izraela, Boga Żywego, w odróżnieniu od tamtych bożków, które są martwe i niezdolne do dawania życia. Nazywając Jezusa Synem Boga Żywego, Piotr ma na myśli nie tylko pochodzenie Jezusa, jego pokrewieństwo z Bogiem, co zresztą również zapowiada Stary Testament, szczególnie Psalm 110, ale nade wszystko głęboką jedność Jezusa z Bogiem Ojcem, którą widzimy w gestach, czynach i słowach mistrza z Nazaretu. Może nas ogarnąć zdziwienie, że Piotr pojął tak wielką tajemnicę chrześcijańskiej wiary. Nie osiągnął tego za pomocą sił własnego rozumu, ale było mu to dane z góry, od Boga. Dlatego Kościół naucza, że wiara jest łaską Boga. Jednak z każdą łaską trzeba nam współpracować, aby ona przyniosła owoce. Wiara nierozwijana obumiera. Bądźmy otwarci na łaskę wiary, którą dziś daje nam Pan, i wydajmy jej dobre owoce w naszym życiu.